Witam Was, drodzy, w dzisiejszy poranek 15 grudnia dwoma hasłami. Pierwsze z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 8, wiersz 24. Salomon modlił się: dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś. Swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj. I drugi fragment Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersz 68 i 69. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Drodzy, dziś trochę inny kadr Kościoła Ewangelickiego w Pszczynie, pokazujący prezbiterium z ołtarzem, ambonę i trochę wnętrza, pięknego neobarokowego wnętrza zdobionego bielą i złotem. Wiele osób tutaj wchodzących zachwyca się tym pięknym miejscem, które jest usytuowane zaraz przy Pszczyńskim Rynku. Kościół ma 246 lat, jeśli chodzi o jego główne fundamenty, choć początkiem XX wieku w zasadzie doszczętnie spłonął i trzeba było go na nowo odbudować. Szczycimy się nim jako pszczyńscy ewangelicy, czy w ogóle górnośląscy ewangelicy, jako taką perełką, która rzeczywiście zachwyca oko wielu odwiedzających. Myślę, że podobne odczucia, jeśli nie jeszcze większe, towarzyszyły Izraelitom, gdy Salomon dokonywał poświęcenia świątyni. Raczej na pewno większe, ponieważ do tej pory był to tylko zwykły namiot, który oni przenosili z miejsca na miejsce, gdy wędrowali po różnych terenach tej ziemi, ziemi palestyńskiej. Potem, co prawda, zakotwiczyli się na jakiś dłuższy czas w jakimś jednym miejscu, ale generalnie czekali na to, aż w Jerozolimie powstanie świątynia. Chciał już ją Dawid wybudować, wielki król, ale Pan Bóg powiedział mu: masz ręce krwią zbroczone i dlatego to dopiero twój syn wybuduje dom, w którym zamieszka moja chwała. I rzeczywiście Salomon dokonał tego wielkiego dzieła. Powstała największa budowla tamtych czasów na terenie Bliskiego Wschodu i wiele osób, które tam przychodziły, zachwycały się świątynią. Ale w dniu poświęcenia, kiedy Salomon zbudował ten dom rękami wzniesiony, wiedział i pytał w dalszym fragmencie tej pierwszej Księgi Królewskiej, czy Bóg rzeczywiście zamieszka wśród nas, a w następnym fragmencie dowiadujemy się tak. Chwała Boża spoczęła w Arce Przymierza, a więc w tym najświętszym miejscu świątyni oddzielonym kotarą. Kościół. Do dziś miejsce modlitwy, miejsce uwielbienia Pana Boga. Wielu z nas lubi do tego kościoła chodzić. Nie tego tylko pszczyńskiego, ale do swojego, tam gdzie przynależymy do parafii. Mija trudny rok. Bardzo trudny, jeśli chodzi o takie życie kościelne i udział w nabożeństwach. Niektórzy przeniesie się totalnie do internetu, a jednak cieszymy się, kiedy możemy być tutaj w tym Domu Bożym, czy w swoim Domu Bożym i oddawać Panu Bogu cześć i chwałę. To wielka rzecz. Przed nami święta, które pewnie wypełnią znów świątynię na tyle, na ile to będzie możliwe. Wiele osób będzie chciało przyjść, aby oddać hołd Królowi. Bo wiecie, Kościół, choćby jak piękny był, kiedy patrzymy na jego zewnętrzne oblicze, to jeśli staje się tylko pięknymi ścianami, pięknym wnętrzem i zewnętrzem, przypomina trochę muzeum. Taki zabytek kultury, który można odwiedzić, zrobić sobie świtwocie, ale brak w nim życia. Kościół, który żyje, to Kościół pełen ludzi, wierzących ludzi, którzy tutaj przychodzą po to, aby wspólnie, razem, jako parafianie, jako społeczność, spędzić tutaj czas na modlitwie i na tym, by skupić się na treści Bożego Słowa, jak również skorzystać z sakramentów świętych. I ten Kościół, który jest wypełniony żywymi ludźmi, ludźmi wiary, musi się opierać na jednym konkretnym fundamencie, a jest nim Jezus Chrystus. Też z rodu Dawida. Prorok Zachariasz o nim mówił: błogosławiony jest Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud, czyli
odwiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, swego sługi. Na tego Zbawiciela czekamy. Zawsze ekscytujemy się i entuzjazmujemy, kiedy przeżywamy święta Bożego Narodzenia, a niektórzy z taką trochę goryczą mówią, czemu tylko w święta jest nas tak dużo? Każdy za swoją wiarę odpowiada sam. Zachęcam Cię, bracie, siostro, Ciebie, który masz dostęp do Kościoła nawet pomimo COVID-u, a wiesz przecież, że wielu jest takich na świecie, którzy muszą się tylko potajemnie spotykać, ponieważ nie mają swoich kościołów. Zachęcam Cię, byś przygotowując się do tych świąt Bożego Narodzenia, zreflektował, na ile Twój rodzimy Kościół jest tylko pięknym zabytkiem, a na ile jest świątynią, Kościołem żywym, dlatego że Ty tam jesteś i wielu jeszcze innych. Nie po to, żeby się pokazać, ale po to, aby się budować w wierze i aby żyć z Bogiem na co dzień. Życzę Wam dobrych przemyśleń w dzisiejszym dniu. Pomodlimy się. Panie Boże, tak dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Kościół jako pewną przestrzeń i miejsce, w którym możemy się spotykać. Fakt, możemy też w domu swoją pobożność budować, a jednak w Kościele czujemy się inaczej, bo jest tutaj wspólnota wierzących. Są nasi bliscy, są nasi sąsiedzi, nasi znajomi, parafianie, którzy przychodzą do Twojego domu. Ufamy, że nie tylko po to, aby się pokazać, ale przede wszystkim, aby korzystać z tego, co Ty nam dajesz. Z zasiewu Słowa Bożego, z sakramentów, z modlitewnego wyciszenia, a także z oddawania Tobie chwały pieśnią, i tą taką tradycyjną z organami, i tą młodzieżową, kiedy jest tutaj więcej młodych osób i razem z nami śpiewają. Panie, w tym trudnym roku dziękujemy Ci za Kościół. Tak jak Salomon, który dziękował za to, że dopełniłeś obietnicy Dawidowi danej, tak też, Panie, i nam, wierzącym, dajesz ciągle możliwość, by być w Kościele, by nie musieć się bać i by tutaj zdobywać tą świadomość wiary, że w każdym jednym doświadczeniu jesteś obok nas. Przyjmij naszą chwałę, cześć i uwielbienie i błogosław nam ten dzień, który się rozpoczyna. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Do zobaczenia. Z Bogiem.